Moim dzisiejszym gościem w końcu jest Alicja Pyszka-Bazan, znana również Wam jako Fit Ala z Instagrama. Witamy, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie i dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Fajnie, że w końcu mamy okazję porozmawiać, bo było kilka tych prób, ale nie ukrywam, że i pewnie w Twoim i w moim życiu działo się dużo i żeby zgrać grafik dwóch zabieganych osób, to jest delikatny hardkor logistyczny, ale cieszę się, że już jesteśmy razem tutaj. No już mieliśmy porozmawiać, a nagle bum, stało się to, co za chwilę pewnie poruszymy, ale nie tak bardzo, bo nie chciałbym już poruszać czegoś takiego, wiesz, robić odgrzewanego kotleta, który już tysiąc Tak. razy był poruszany. Możecie to zobaczyć na kanale Olimpu, możecie to zobaczyć na innych kanałach. Tych wywiadów stricte na temat ultry było, ale Tak. ultra, pływanie, bieganie, rower. Kulturystyka, tak naprawdę, cała branża fitness, starty, bycie mamą, bycie żoną, zapewne wszystkie obowiązki domowe z tym związane. Czego nie umiesz? Czym To jest jesteś dobre zła? pytanie. Czym jesteś zła? Czego nie potrafisz, czego nie lubisz? To jest dobre pytanie, powiem Ci szczerze. Wszystko, jeżeli chodzi o dziedziny sportowe i takie dziedziny pod tytułem, wiesz, wyzwania, to jest to, w czym się tak naprawdę specjalizuję. Także również połączenie tego wszystkiego, czyli sportu, rodziny, gdzieś tam biznesu, Instagram, praca i tak dalej, to jest dla mnie wyzwanie, które uwielbiam. Ale faktycznie, no. Jest kilka rzeczy, których nie lubię i nie umiem, na przykład sprawy księgowe, to są takie rzeczy, które wolę zdecydowanie oddać osobom, które się na tym znają. Czego jeszcze mogę tam nie lubić czy nie umieć? Myć okien. Rozmawialiśmy też o na przykład z komputerowych takich bardziej rzeczach. To O ty. Jezu, tak. Właśnie chociażby to połączenie się tutaj dzisiaj z tobą było dla mnie już problematyczne, a to jest pewnie najniższy poziom umiejętności, jeżeli chodzi o umiejętności Oj, byś się informatyczne. zdziwiła. Szczerze ci powiem, każdy ma z tym problem, ponieważ to jest dość aplikacja, która na początku, jak wchodzisz, jest taka troszkę Nie wiadomo, o co chodzi, tak. skomplikowana i nie wiadomo, gdzie co jest tak naprawdę, szczególnie na telefonie, bo jeżeli jeszcze wchodzisz na komputerze, to masz jasny ekran i tutaj bardziej widać. A co jest tego takiego czegoś, co byś nie mogła robić sportowego typowo, co po prostu nie ma opcji, no bo mamy tutaj takie dyscypliny jak, no wiadomo, w ultra to jest taki Tak. masz, tak? Mamy bieganie, mamy pływanie, mamy rower, to jest jego i jeszcze razy, prawda? Ale czego byś, no kulturystyka to też zupełnie, prawda, bikini, To nie innego, tak. Wiesz co, zupełnie generalnie inny świat. chodzi o sam triatlon, to mamy tutaj wszystkie trzy dyscypliny wytrzymałościowe i to są takie rzeczy, w które się specjalizowałam od dzieciaka, od lat, także to było mi bardzo po drodze. Natomiast coś, czego sobie nie wyobrażam, to praca na wysokości. To jest coś, co mnie ekstremalnie przeraża. Nie mogłabym robić niczego na wysokości, wszelkiego typu jakieś wspinaczki. To są rzeczy, które mnie przerażają. Także myślę, że to możemy wykluczyć, choć mówią, żeby nigdy nie mówić nigdy. Mówię, jak to bywa Ultra w życiu. też miało tak nie do końca Miało pyknąć, nie być, prawda? dokładnie, miało nie być ultra, a się przytrafiło ultra, ale to dalej pozostaje w tej strefie tych sportów wytrzymałościowych jednak, tego czym się zajmowałam całe życie i tego, co gdzieś tam robiłam, ale nie, wszystko co na wysokości to jest naprawdę dla mnie kosmos. Wiemy, że nasz nadczłowiek Robert Karaś wziął udział właśnie w tym, żeby namówić się, zbliżyć do tego, do ultry i okej, on, prawda, mógł sobie mówić, mógł być Rafał Mazur, mógł być każdy najlepszy psycholog, który tam ci coś wrzuci do głowy, ale kiedy zaświeciła się u ciebie iskierka, że jednak dam radę to zrobić, jestem w stanie, bo to jest naprawdę wyczyn i do tego, wiesz, nie wiem, czy sobie na początku chyba nawet nie zdawałeś sprawy, że wygrałaś nawet z facetami, prawda? Tak, generalnie to dopiero do mnie dochodziło po kilku dniach, nawet jak rozmawiałam z Rafałem Mazurem, którego już tutaj przytoczyłeś, który jest moim takim, ja nie lubię tego określenia trener mentalny ani psycholog, to jest taka osoba, która bardzo mocno mnie wspiera, wiesz, dużo ze sobą gadamy i tak jak Rafał nawet sam powiedział, że na samym już wyścigu nie było dużo tej pracy takiej do przepracowania, bo my wykonujemy tą pracę na co dzień, my rozmawiamy ze sobą na co dzień, gdzieś tam robimy te sesje przez cały rok i nie potrzeba już na samym wyścigu, wiesz, jakichś tam nie wiadomo jakich rzeczy. Ja po prostu byłam niesamowicie mu wdzięczna, że on był, bo czułam taką, wiesz, to była taka we mnie, cieszyłam się, że on jest, powiedziałam, że co by się nie działo, to jest i mam z tyłu takie światełko, że czuwam. Także to było dla mnie ważne, sam jego tam udział i to, że był. Natomiast wracając do pytania, które zadałeś,
Wiesz co? Co? Jeżeli chodzi o ultra, to ten sam wyjazd do Roberta Karasia, bo tak to się zaczęło, że ja wyjechałam na wakacje do Roberta Karasia, który jest, jak już wspomniałeś, rekordzistą świata na zdecydowanie dłuższych występach ultra, bo i na pięciokrotnym, na dziesięciokrotnym, na trzykrotnym, czyli wszystko powyżej tego dwukrotnego. Jak spędziłam z nim, wiesz, trochę czasu i zobaczyłam, jak on trenuje, jakie on ma podejście też do życia, że potrafi pogodzić, wiesz, tak dużo tych treningów z i rodziną, i życiem prywatnym, i ze znajomymi, i czasem się nawet piwka napije, i jest to wszystko takie bardzo normalne, to zobaczyłam, że skoro gość, który jest rekordzistą świata na wielokrotnie większych dystansach i da się to wszystko zrobić, mówię, no to dlaczego ja, która trenowała w swoich przygotowaniach do połówki tak naprawdę dość podobną ilość godzin, też dużo, dlaczego ja tego nie mogę zrobić? Jak zobaczyłam trochę ten jego lifestyle, to wydaje mi się, że też utwierdziłem przekonanie, że kurde, chyba dam radę. Poza tym ten feedback, wiesz, u mnie za dzieciaka utworzony pływacki, bo ja trenowałam 10 lat, myślę, że ta baza taka dość mocna, która została przepracowana, miała też duży wpływ na to, że ja sobie i ma cały czas duży wpływ na to, że ja sobie teraz tak radzę w tych dystansach ultra. To dlaczego skończyła się przygoda z pływaniem? Przygoda, praca, kariera? Bo to jest też, no, mamy takich zawodników jak Michael Phelps, prawda? Który jest Tak. po prostu Nie, no też taki, to wiesz. jest w ogóle kozak, nie? I właśnie 24 czemu u medale. ciebie to się skończyło? Wiesz co, no ja zaczęłam trenować pływanie w wieku 7 lat. Przez przypadek zupełnie trafiłam do szkoły sportowej, do klasy Myślałem, że powiesz, pływackiej. że przez przypadek wrzucił mnie ktoś tam, wiesz, do Wszystko basenu. się przez przypadek dzieje w tym życiu, choć mówią, że nie ma przypadków, a tutaj tyle przypadków, że aż strach. Wiesz co, i miałam trafić do szkoły normalnej, do klasy normalnej, ale trafiłam, bo chyba nie było miejsca, gdzieś tam jakoś mnie wrzucili do tej pływackiej i tak też tam zostałam. Pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok i od początku jakby się wyróżniałam. Zawsze, wiesz, pomimo tego, że nie wkładałam w to jakoś super dużo, to zawsze, wiesz, byłam pierwsza, przypływałam gdzieś tam, wyróżniałam się jednak wśród tych dzieciaków, byłam też chuda, wysoka, specjalizowałam się już od samego początku praktycznie w tych najdłuższych dystansach, bo taką miałam predyspozycję i z roku na rok tak naprawdę szło coraz lepiej, coraz lepiej i coraz lepiej, choć ja nie byłam jakimś takim, wiesz, super usystematyzowanym, zorganizowanym i podporządkowanym dzieciakiem, tylko raczej byłam z tych takich no, gorszych dzieciaków, średnie oceny w szkole, jak można było coś opuścić, to raczej opuszczałam. Natomiast w to pływanie akurat mocno byłam zaangażowana, no bo też to wiesz, wyniki mnie napędzały. Widziałam, że faktycznie mam do tego predyspozycję. No i taka poważna, poważna przygoda rozpoczęła się w momencie, jak miałam 13 lat i poszłam do internatu, do szkoły mistrzostwa sportowego w Krakowie. No to już jest poważna sprawa, bo wiesz, tam 13-letnia dziewczynka mieszkająca sama w internecie, wszystko toczy się w zasadzie wokół treningów, no bo rano wychodzimy na trening o 6-7 rano, 2-3 godziny pływamy, później szkoła albo i nie szkoła, bo to też różnie bywało i później po tej szkole znowu kolejny 2-3 godzinny trening, później zazwyczaj powinno się już odpoczywać, jeść i spać, ale wiadomo, jak ten okres między 13 a 17 rokiem życia jest trochę okresem buntu i nie ukrywam w tym okresie trochę mnie nosiło i trochę tam robiłam rzeczy zakazanych, których nie powinnam robić. I wydaje mi się, że też ta kariera mogłaby się potoczyć inaczej, gdybym miała wtedy tą głowę, którą mam teraz, bo mieliśmy zorganizowane naprawdę niesamowite warunki, bo mieliśmy tak naprawdę, wiesz, w jednym budynku spanie, jedzenie, opiekę, treningi, wszystko full, po prostu wszystko idealnie stworzone pod to, żeby sportowiec miał możliwości, a my tutaj, wiesz, wieczorami jakaś wódeczka, kira, wiesz, próby jakiegoś papierosa, nie papierosa i trochę to wszystko sobie świadomie, nieświadomie niszczyliśmy. Ja tak jak mówię, nie lubię też mówić, że czegoś żałuję, ale wiem, że gdybym miała wtedy tą głowę, którą mam teraz, no to zdecydowanie inaczej bym to wykorzystała. No i wiadomo, pojawiały się, jakby treningi były realizowane cały czas, ale z tą szkołą było coraz gorzej, coraz gorzej. Ja też dużo wagrowałam, dużo opuszczałam tej szkoły. No i nie szło to w zbyt dobrym kierunku. I w pewnym momencie i za namową nauczycieli i całej kadry postanowiliśmy wspólnie o tym, że opuszczam mury szkoły i wracam skąd przyszłam. Powiedz Także. wprost, jak wyglądało to wspólnie? No te wspólnie było takie, że zapadła decyzja Okej. dyrekcji, że no raczej
powinnam opuścić już mury szkoły i wziąć się za siebie trochę bardziej niż powinnam. Ja miałam też rok do matury, miałam 17 lat. I naprawdę moje oceny, przygotowanie do tego wszystkiego były fatalne. Do tego zachowanie miałam naganne w szkole, więc nie mieli podstaw do tego, żeby dalej przedłużać te możliwości. No i tak, no, kolokwialnie mówiąc, zostałam wyrzucona z tej szkoły i wróciłam do Tychów, do mojego miasta rodzinnego, do chyba drugiej czy trzeciej szkoły, do trzeciej klasy liceum, bo wtedy jeszcze było liceum. Czy teraz, Nadal czekaj, jest. Gimnazjum nie nadal. ma. Gimnazjum nie ma, dobra, to gimnazjum nie ma, do tej trzeciej, drugiej szkoły liceum i faktycznie, słuchaj, wzięłam się za tą naukę, jakby wydaje mi się, że przez to, że skończyłam pływać, faktycznie znalazłam sobie coś nowego, w co starałam się wkręcić i zaczęłam się uczyć. Przyszło do matury próbnej, której nie zdałam i to dało mi jeszcze większego kopa do tego, żeby, wiesz, wziąć sprawy w swoje ręce i trochę mną to wstrząsnęło też ta matura próbna, że kurczę, wyrzucili mnie ze szkoły, matura próbna oblana, generalnie nie za kolorowo. I wtedy to był moment taki przełomowy, w którym faktycznie wzięłam się za siebie i wzięłam się za tą pracę. I udało się, wiesz, tam korepetycje, niekorepetycje, faktycznie trochę przesiadłam. I udało się tę maturę całkiem porządnie zdać. Ponad 70-80% miałam ze wszystkich przedmiotów, także faktycznie się to mocno, mocno zorganizowało. No i jak to ja? Mówię, potrzebuję jakiegoś wyzwania, no bo wiesz, sportowiec całe życie, od 7 roku życia, cały czas potrzebowałam kolejnego jakiegoś takiego chyba skoku dopaminowego, jakiegoś po prostu kolejnego wyzwania. Mówię, muszę robić znowu coś najtrudniejszego, bo ja to mam taki, wiesz, charakter, że musi być wszystko najtrudniejsze, najcięższe, największe i tak dalej. No i stwierdziłam, że no to pójdę w takim razie na prawo, a co? No bo prawo to jakby dość taki w ogólnej opinii trudny kierunek i stwierdziłam, że robię challenge i będę chciała dostać się na to prawo. Dostałam się na to prawo, co prawda zaocznie, ale się dostałam i podjęłam ten challenge i wydaje mi się, że tutaj skupiłam bardzo mocno już całą swoją uwagę i w to się tak ekstremalnie mocno wkręciłam. Poszłam też, wiesz, w trakcie na staż, czyli od poniedziałku do piątku byłam na stażach, na różnych takich, no, praca to może za dużo powiedziane, bo ja tam zarabiałam 500 czy 600 zł miesięcznie za to, ale bardzo dużo się uczyłam, i bo to i były kancelarii pieniążki byłam, twoje, wiesz, prawda, jakieś tam. które nie musiałaś prosić od rodziców już na swoje wydatki, tak jak teraz, wiesz, tata, masz dać iPhone'a, wiesz, o co chodzi. No, teraz jest trudno, w ogóle trudno jest teraz wychowywać dzieci, te czasy są zupełnie inne niż wtedy, kiedy my byliśmy dzieciakami, teraz te dzieci naprawdę, czy ja ci powiem, że ja szczerze tym dzieciakom teraz współczuję, nawet wczoraj byłam na Tak. saunie, bo ja w ogóle kocham saunę i rozmawiałam z takim mężczyzną w saunie o tym, jak dzieci mają teraz trudno, że wiesz, my to od rana do wieczora na jakichś trzepakach, na jakichś placach zabaw, na boiskach, cały czas się bawiliśmy, cały czas, wiesz, ta aktywność fizyczna nam towarzyszyła, a teraz te dzieciaki naprawdę siedzą, te dzieciaki w ogóle są grube. Ja ci powiem jeszcze taką jedną anegdotę z tego wszystkiego. Ja codziennie chodzę na basen i codziennie obserwuję w ciągu roku szkolnego te wszystkie grupy, które chodzą na basen i te wszystkie dzieciaki w wieku od 7 tam do 14 lat. Ja ci powiem, w moim wieku był jeden grubas w klasie i Tak, wszyscy. gruby na bramkę. Tak, dokładnie. A teraz wiem ci, że jest jeden chudy, a cała reszta jest. Teraz chudy na No. bramkę. No. To jest naprawdę przerażające i no, odbiegliśmy trochę od tematu, ale. Nie, to jest bardzo ważne, że o tym wspominasz. Powiem ci, że bardzo fajnie, że wspomniałeś o tej szkole, bo też pokazałeś, że nie zawsze u Alicji było mega kolorowo i słodko, wiesz, słodko smacznie, że musiałaś też dostać swoje baty trochę po główce, żeby się ogarnąć, prawda? Że każdy z nas miał taki okres w życiu, że to. Wiesz, przychodzi taki okres, że już sięgasz dna i fajnie, że w ogóle mi się udało z tego odbić, bo. Kurczę, nie wiem, czy jest coś niżej, nie? Ale dokończ proszę temat szkoły. Jak daleko zaszłaś, co skończyłaś i tak dalej? Okej, okay, no i generalnie postawiłam sobie ten challenge skończenia prawa i bardzo chciałam poznać wszystkie dziedziny w tym, tego prawa i zanim przystąpię do aplikacji, czyli do wyboru zawodu, chciałabym poprzez te właśnie staże, na które chodziłam od poniedziałku do piątku, bo sobota i niedziela były wykłady, poznać wszystkie dziedziny. Czyli zapisałam się gdzieś tam do kancelarii adwokackiej, pochodziłam tam sobie trochę na staże, później do kancelarii gdzieś tam radcowskiej, byłam w sądzie, byłam w prokuraturze, byłam w różnych wydziałach. Chciałam popróbować wszystkich tych odnóg tego prawa, żeby zobaczyć z czym co się je. Więc te 5, 4, 5 lat gdzieś tam płynęło właśnie pod kątem tych wszystkich doświadczeń i tak to sobie zorganizowałam. W międzyczasie, jeszcze między 4. a 5. rokiem zaszłam w ciążę, więc trochę ten proces w ogóle nauki wszystkiego był utrudniony, ale gdzieś tam dawałam radę. Ostatecznie na 5. roku się obroniłam, urodziłam dziecko, skończyłam to prawo z tytułem no, magistra prawa, czyli jestem tak naprawdę prawnikiem i
po 5 latach i po tym całym doświadczaniu tego wszystkiego, ja stwierdziłam, Że że ja rzucasz nie to w wiem, czy cholerę. chcę tak, że ja nie wiem, czy ja chcę tak żyć, że ja nie wiem, czy to, że wiesz, jakby fajnie, udało się spełnić ten challenge, pokazać tym wszystkim, że wiesz, pomimo tego wywalenia z tej szkoły, że ja jakby potrzebowałam, znowu, to jest, wiesz, ja już teraz wiem, że to nie jest do końca poprawne, ale potrzebowałam chyba udowodnić znowu sobie i wszystkim dookoła, pokazać im tą moją wartość, że ja jestem godna tego, że ja potrafię, że ja chcę, że udało mi się te studia skończyć z takim, a nie innym wynikiem, że jeżeli chcę, to potrafię, że wiesz, może chciałam pokazać, że to wyrzucenie było niezasadne, choć było zasadne. No wiesz, jak to tam młoda dziewczyna, która próbuje podejmować różne wyzwania. No i co? No i po tych 5 latach stwierdziłam, że kurde, ja nie wiem, czy ja chcę spędzić resztę życia za biurkiem, nie? No bo jednak, wiesz, całe życie w tym sporcie, całe życie się ruszałam, a tutaj jednak poznając te wszystkie dziedziny, stwierdziłam, że to jest jednak, wiesz, siedzenie za biurkiem. Siedzenie za biurkiem, pisanie i gadanie, a ja jednak chcę trochę żyć, tym bardziej. Urodziłam dziecko po tych studiach. Te moje ciało się zrobiło takie, wiesz, no jak to u kobiet po ciąży, no. Nie byłam przyzwyczajona też do takiego widoku ciała, gdzie ja przez, wiesz, te studia nic nie robiłam sportowo, urodziłam dziecko, to ciało było takie skinny fat, takie, byłam zawsze szczupła, ale ono było po prostu takie jakieś splaczałe, miękkie, zero mięśni. No i co robią w większości kobiety po ciąży, które chcą spróbować zmienić swoją sylwetkę? No, zapisują się na siłkę. No i tak się właśnie zaczęła moja przygoda z siłownią. Fajnie, że sobie tak płynnie udało nam się w ogóle tutaj przejść do tej siłowni i do tego tematu. No i znowu odezwał się tutaj mój wspaniały demon, czyli potrzeba doświadczenia nad wyraz, czyli Przepraszam, ale potrzeba. wtrącę ci tutaj na chwilkę. Wiesz co, zauważyłem, że tak działają ludzie high performance, że osiągają jeden cel i pyk, nie, mam go Następny. dość, wystarczy, chcę następny, chcę wyżej, chcę wyżej. Mistrz Polski, mistrz świata, pojedynczy Ironman, potrójny Ironman, znaczy podwójny Ironman, prawda? Potrójny Ironman, 10., 15. Następne. Dokładnie. I właśnie co do tego, co sobie założyłaś w sportach fitness, tak to nazwijmy, w branży No fitness. i teraz wiesz, przyszła na tę siłownię taka, wiesz, no, chuda, bez mięśnia, bez wiedzy też totalnie, bo ja wtedy umówiłam się. Teraz już mam tą wiedzę zdobytą przez te 3-4 lata na siłowni, gdzieś tam większą. Mam teraz już dużą świadomość i żywieniową, i suplementacyjną, o czym pewnie będziemy rozmawiać trochę później. No ale ja przychodząc na tą siłownię, nie miałam pojęcia. Ja nie wiedziałam, czym są węglowodany, czym są tłuszcze, czym są białka, czy mięso to jest węglowodan, czy. No wiesz, ja nie miałam totalnie żadnych podstaw, nie wiedziałam nic. Przyszłam taka, wiesz, nie wiadomo jaka. Oczywiście dostałam tam pierwszy trening gratis, jak to bywa na takich dużych sieciówkach, na Fitness Academy chyba w Katowicach wybrałam jako pierwszą taką siłownię, placówkę, bo zresztą była najbliżej mojego domu. Dostałam ten pierwszy trening, no i dostałam później pytanie od trenera, trenerki, no dobra, ale jak ty byś chciała wyglądać? W sensie, wiesz, no musimy wiedzieć, co robić, no bo jesteś szczupła dziewczyna i tak dalej, ale w jakim kierunku chciałabyś iść? Fajnie w zasadzie, że osoba zadała takie pytanie, no bo okej. Okay. No i ja gdzieś tam, już to były te czasy, w których był gdzieś tam Instagram, więc ja sobie zaczęłam, wiesz, oglądać te dziewczyny na tym Instagramie, choć jeszcze nie działał tak prężnie Instagram, jak działa teraz, ale już tam, wiadomo, jakieś były początki. Ja też zaczęłam w tym właśnie momencie prowadzić ten Instagram po urodzeniu dziecka, żeby. No, wydaje mi się, że chciałam zacząć pisać taki pamiętnik tych moich przygotowań formy po dziecku. No i tak to się zaczęło. Znalazłam, słuchaj, wpisując jakiś tam hashtag siłownia czy hashtag coś tam, znalazłam właśnie zdjęcie dziewczyny, która, jak się okazało, później uprawiała bikini fitness i była mistrzynią Polski. Kto to był? I ja przychodzę z tym zdjęciem, taka Pamiętasz, chuda. proszę cię, kto to był? Tak, to była Kasia, tylko teraz nie pamiętam nazwiska. Kasia Fitness, ona ma taki. Mochiewicz. Nie, 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 nie Kasia Dmuchewicz, tylko taka druga Kasia w zielonym Kasia stroju. Fitness, Taki. tak? Kasia Fitness chyba. Znajdziemy może Kasię. Kasia Mistrzewsk? Fitness Instagram. O, mamy Fitness Kasia Maniszewsk? Jastrzębie Zdrój. Czekaj, ja nie wiem, z jakiego ona miała. Kasia Maniszewska. Fitness. A zobacz, czy jesteś taka dziewczyna, którą Kasia nazywa. Rodzik Maliszewska. Tak, to ta. No, to ta. Dokładnie, mamy To Kasię. chyba była ta dziewczyna, tak mi się wydaje. Ja No może i. sprawdzimy dokładniej. Tak. To jest. Ona cały czas. Ona w ogóle cały czas wygląda bajkowo, No. nie? A już minęło tyle lat, więc Faktycznie. ja się nią inspirowałam. To było z 6 lat temu, nie? Także. To chyba była ona, tak mi się wydaje. Kasia prowadzi teraz posing time.
Tak, Pokonanych. tak. Tak. Tak, ona już chyba sama nie startuje, ale jak ja startowałam w pierwszym roku fitness, to ona już była taką zawodniczką doświadczoną, naprawdę, no kurczę, ona zawsze taką miała pupę piękną i w ogóle naprawdę podziwiam do dnia dzisiejszego, teraz właśnie dziecko urodziła, ale dalej wygląda wspaniale, także bardzo pozdrawiam Kasię. No i co? No i bo ja poszłam z tym zdjęciem oczywiście. Oczywiście zostałam obśmiana, no bo wiesz, jakby mówię, Jezus Maria, ty musisz przytyć chyba z 20 kilo, żeby w ogóle tak wiesz, bo wiesz, no bo ja sobie w ogóle nie zdawałam sprawy z tego, jaką pracę ogromną trzeba wykonać, żeby wyglądać tak, wyglądając tak. I mi się wydawało to takie, że będę na diecie, będziemy teraz redukować i to wszystko się pojawi i odsłoni. I trochę wpadłam w błędne koło, bo zaczęłyśmy redukcję, ja zaczęłam wiesz, chodzić na siłownię, z tego dołożyłam sobie oczywiście jeszcze te takie fitnessowe zajęcia, tabaty, ABS-y, wszystko naraz. Jadłam bardzo mało, chyba z 1700 kalorii wtedy jadłam. Trenowałam 4 razy w tygodniu. Wiesz, taka typowo kulturystyczna ryż, kurczak, oliwa, nic więcej tam w tej diecie nie była, odżywka białkowa, banan. I te treningi siłowe, no ja byłam coraz chudsza i coraz chudsza i coraz chudsza i ja patrzę na siebie i tych mięśni dalej nie mam. Ja mówię, jak ich może nie być? No przecież chodzę na siłownię, odsłaniam i mówię, kurde, to muszę jeszcze bardziej odsłonić te mięśnie, może ja mam za dużo jeszcze tego tłuszczu, więc jeszcze większa redukcja, jeszcze większa. Dopiero później zaczęłam sobie uświadamiać, a w zasadzie też zaczęli mi uświadamiać wszyscy ludzie, którzy byli mądrzejsi ode mnie i już mieli ten staż na siłowni większy, że to tak nie działa, że to nie jest tak, że im będziesz bardziej chuda, tym te mięśnie w końcu wyjdą. No jeżeli ich nie ma, to one nie wyjdą, że to trzeba budować i trochę zredukować i znowu budować i że to jest tak naprawdę bardzo, bardzo ciężka praca, solidna i kupę lat tak naprawdę, bo to tak się nie dzieje, wiesz, z dnia na dzień. No ale oczywiście ja oczywiście tak chcę, podejmujemy się wyzwania, nawet jak 20 kilo będę musiała przytyć, bo ja ważyłam wtedy około, jak przyszłam 53, schudłam do 49, także wiesz, no to takie są wagi raczej, Proszę. ja mam 1,76 m, także to była... To już naprawdę wyglądało, jak teraz sobie przypominam i oglądam te zdjęcia, no to wyglądało to w tym etapie, w którym myślałam, że wydobędę te mięśnie, a ich nie było, to naprawdę wyglądało źle. No ale ja się podjęłam tego wyzwania i faktycznie przechodziłam te masy i redukcje, i masy i redukcje, i masy i redukcje. I po chyba 2 latach, czy tam 1,5 roku, udało się wystartować w pierwszych zawodach, choć oczywiście ta forma była jeszcze żadna, jakby nie. To też, wiesz, były jakieś tam pierwsze moje debiuty. Ja bardzo dużą uwagę przykułam wtedy też do takiej, wiesz, do prezencji scenicznej, do wyglądu, nadrabiałam czym się da, no bo dalej tej masy mięśniowej nie było, no bo nie będzie po 1,5 roku po prostu treningów i to musimy sobie uzmysłowić, że wszyscy tutaj kulturyści i dziewczyny, które uprawiają ten sport, one go uprawiają przez wiele, 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 wiele lat i to nie jest taka prosta sprawa, jak myśleliśmy, że jest, no. Tak. I jak poszło ci na debiutach? No i wiesz co, i wystartowałam w tych debiutach i byłam druga na tych debiutach. Także było całkiem spoko, ale chciałam więcej. Później po debiutach wystartowałam sobie w Mistrzostwach Polski, a IFBB wtedy byłam trzecia w Kielcach na tych mistrzostwach w tym pierwszym sezonie, więc też nie było źle. Jakoś to szło, no i nabierałam ochoty cały czas na więcej, na więcej, na więcej. Gdzieś tam próbowałam nawet startów jeszcze w tym pierwszym sezonie, w jakimś tam międzynarodowych zawodach, jakichś Diamond Cupach, ale oczywiście tam kończyło się to zazwyczaj na gorszych lokatach, no bo to jest wiadomo, stawka międzynarodowa, ale próbowałam. W kolejnym sezonie już udało mi się zdobyć pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski IFBB, także już udało mi się troszkę więcej dobudować, złapać trochę więcej tej świadomości i tak dalej. Co prawda na Mistrzostwach Europy już po tych 2 latach czy 3 byłam daleko względem tego, jak wysoko byłam na Mistrzostwach Polski, ale te dziewczyny już na tamten czas były naprawdę bardzo mocne i wiesz, polski poziom, a poziom europejski czy światowy to są raczej, no jak wiesz, ja tobie nie muszę tłumaczyć, na pewno widzom, którzy tutaj oglądają, też nie muszę, no bo to są 2 zupełnie inne światy, nie? Tamte dziewczyny są Teraz naprawdę. mniej, ale wtedy to były jeszcze czasy, jak było przed rozbiciem Tak, to było federacji. przed. Także wtedy właśnie zawodniczki, które wtedy jeszcze nie były pro, obecnie prawdopodobnie startują na Olimpii, były Tak. mistrzami Europy, prawda? Tak. I one wtedy startowały w Santa Susanie i to tam wszystko się odbywało i na Arnolda też jeździły, na którym ja też gdzieś tam byłam. No i wiesz, no i wtedy uświadomiłam sobie, że to Mistrzostwo Polski to jest chyba ten maks,
który jestem w stanie zrobić i też chyba przy tym nakładzie pracy i wiesz, tym, czego ja chcę, a na co ja już się nie dam rady jakby pisać, wiesz, to... Wiemy, o czym mówisz. Wiemy, o czym mówisz. To jest po prostu to. Wszyscy mogą się domyślić, o co chodzi. Sport bikini, prawda? Mamy sobie sport mocno, nazwę to w cudzysłowie specjalnie, indywidualny. Mamy ultra, tak, która jest indywidualna. Czy uważasz, że twoje zwycięstwa były kiedykolwiek indywidualne? I tutaj poruszyliśmy już sztab, tak? Był Rafał Mazur, był pan Sowiński, był twój mąż, twoja córka, cała rodzina wspierająca cię, był cały sztab. Tak samo tam pewnie w bikini były też osoby, które cię pomagały, prawda? Czy kiedykolwiek to jest tak naprawdę sport indywidualny? Czy nie możemy tego tak naprawdę do końca tak nazwać? No bo okej, pokazujemy się na scenie sami, na ultrze sami, ale to się składa na dużo więcej czynników i osób, które to budują. Zdecydowanie. Ja w ogóle uważam, że to jest bardzo niedoceniane w każdym ze sportów. Czy to jest triatlon, czy to jest ultra, czy to jest bikini, czy to jest pływanie, że jakby za sukcesem każdego zawodnika stoi zawsze tak dużo osób, i jest tak wkładane dużo pracy ze strony chociażby domowników przy sporcie bikini fitness, którzy obrywają, wiesz, strasznie przy tych humorach i przy tych całych przygotowaniach, przy tych deficytach kalorycznych, przy tej złości, przy tych nerwach i przy tych całych naprawdę, no bo to jest duży poziom frustracji. Ja nie ukrywam, że też te redukcje były dość dla mnie ciężkie i ciężkie dla całej rodziny. Ciężkie też dla trenera i dla dietetyka, który zazwyczaj też gdzieś tam współpracuje przy tym sporcie. Także to wszystko są takie trochę drużynowe sporty, a ultra i triatlon to już uważam, że w ogóle jest czymś ekstremalnie drużynowym. No. Ile osób łącznie było w teamie przygotowawczym, tak to nazwijmy? Wiesz co, łącznie ze mną tam na miejscu było 10-11 osób, także to jest całkiem spora ekipa. Między innymi, no był to mój mąż Jacek, no to wiadoma sprawa z Sarą, bo nie wyobrażałam sobie wyjazdu też, wiesz, bez Sary na tak długo. Ja w ogóle raczej staram się łączyć te przygotowania, moje wyjazdy, podróże, zawody, raczej też z czymś dla rodziny, żebyśmy byli wspólnie, bo przeżyłam, nie ukrywam, jeden obóz 3-tygodniowy. Bez rodziny, bez dziecka i po tym obozie stwierdziłam, że no kurde, to nie jest to, co ja chcę w życiu robić. Ja po prostu się męczę niesamowicie i nie chcę tak funkcjonować, dlatego przestałam wyjeżdżać już sama. Wiesz, 2-3 dni, 4, jeszcze okej, ale tydzień, 2-3 to już są takie terminy, które są no, dla mnie przynajmniej nie do przeskoczenia. No i co? Okej, moja rodzina, dodatkowo był mój tata oraz dietetyk. Tadeusz Sowiński, którego już tutaj wymieniłeś i którego na pewno wszyscy tutaj kojarzą i znają. Tadek jest moim dietetykiem, ale również jest moim super kumplem, bo naprawdę mamy taką super więź już ze sobą po tych wszystkich przejściach, bo ja do niego w ogóle trafiłam po bikini fitness. Totalnie strasznie, po prostu byłam w strasznym stanie. Jeszcze raz? Chyba miałaś SIBO, prawda? No, SIBO to myślę, że była chyba najmniej, wiesz, taka drażniąca rzecz. No ale miałam to SIBO, miałam tam stan zapalny jelit, stan zapalny żołądka, te wszystkie jelitowe sprawy, dramat. Do tego nie miałam miesiączki 2 lata, więc pracowaliśmy równocześnie nad przywróceniem tej gospodarki jelitowej oraz miesiączki, hormonów, estrogenu, żeby to wszystko zaczęło hulać. Do tego miałam totalną anemię, ferytynę na poziomie 7, także wiesz, przyszłam do niego, to miałam tyle włosów, to było moje wszystko, co miałam i cały czas mi wypadało. No i już wiesz, wtedy też zaczęłam trenować sporty wytrzymałościowe, więc jakby nałożyłam ten trening. Do tego było SIBO, do tego byłam w permanentnym deficycie kalorycznym, bo wchodząc, wiesz, w sporty wytrzymałościowe po bikini, z, nie ukrywajmy, dość sporymi zaburzeniami, bo ja uważam, że przeszłam zaburzenia odżywiania i że bikini trochę, nie chcę też, wiesz, demonizować, ale też na pewno trochę się przyczyniło do tego, że jednak te zaburzenia gdzieś tam się wytworzyły u mnie. No i co? No i teraz wiesz, jak Tadeusz, dietetyk czy każdy inny dostaje takiego zawodnika, który ma zaburzenia odżywiania, nie chce przytyć. Jest, wiesz, po bikini zmiana dyscypliny na triatlon, gdzie ta waga też znowu jest istotna. Ma SIBO, ma zanik miesiączki,
który trzeba przywrócić, a czym przywrócisz miesiączkę, jak nie nadwyżką kaloryczną, nie? Do tego, wiesz, anemia z niedoboru żelaza, bo ja sobie też wymyśliłam, że nie będę jeść mięsa. Jak jadłam kurczaka 4 razy dziennie, to stwierdziłam, że teraz nie będę jeść mięsa. Do tego, wiesz, szereg innych, bo to, wiesz jak to jest, to się domino sypie całe, jak się robią zaburzenia wchłaniania, te jelita nie pracują, to i później jest anemia, ale i wszystkie inne witaminy leżą, tak, bo i witaminy B, i nawet witamina D, no w zasadzie to nic mi się nie wchłaniało przez te jelita. Byłam taka, no totalnie byłam rozsypana, jeżeli chodzi o te parametry. No i taka właśnie do niego przyszłam i mówię, Tadek, ratuj, ale ja nie przestanę trenować i nie chcę być gruba. No i wiesz. Czaruj. No i teraz zrób coś, nie? No i zrobił, powiedzieć szczerze. Powiedz mi w porównaniu, no bo na deficycie tam mówiłaś, że jadłaś 1700 kalorii. Pewnie schodziłaś też niżej czasami już w etapach pewnie. Mistrzostw Polski. Ile obecnie mniej więcej spożywasz? No i jak łączysz ten lifestyle, prawda? Jeżeli chcesz, to sobie pozwalasz, wychodzisz gdzieś, zjesz sobie normalnie, prawda? A tak jak wygląda mniej więcej podstawowa kaloryka? No więc tak, no i cały czas od tych 2 lat, od 3 lat już nawet, od początku przygody mojej z tym triatlonem, to cały czas prowadzi mnie Tadek Sobiecki i praktycznie ta dieta jest cały czas pod jego, no on wszystkim tutaj zarządza. I tą dietę albo realizuję ja, jeżeli chodzi o aspekt gotowania, albo zlecam cateringowi i catering mi to wszystko przygotowuje. Też ci powiem taką ciekawostkę, że w momencie, kiedy byłam właśnie w bikini i kiedy te kalorie naprawdę ekstremalnie się liczyły, to nie byłabym w stanie zdecydować się na catering, bo wiedziałabym, że oni tam, wiadomo, dopilnują, ale nie będzie to co do grama wymierzone i też dla takiego komfortu psychicznego byłoby to dla mnie wtedy nie do pomyślenia i ciężkie, że ktoś inny może kontrolować moje jedzenie, a nie ja. Teraz, wiesz, w triatlonie, jak ja przepalam tak duże ilości kalorii, to nie jest już dla mnie trudne oddać w ręce kogoś swoją rozpiskę dietetyczną i faktycznie ten catering mi to już też od 2 lat z nimi pracuje i on realizuje to, co Tadeusz rozpisze. Także to jest super sprawa, bo ta dieta jest indywidualna. No ale wracając do tematu kalorii, ja jestem na high carbie i to praktycznie od samego początku. Mam niskie tłuszcze, ale te węgle naprawdę są wysokie i spożywam naprawdę dość mało białka. Takim warunkiem Tadka na początku naszej współpracy było to, że muszę jeść mięso, jak mamy tą anemię i generalnie pierwsze co zapytał się mnie na początku naszej współpracy, jak się jeszcze tak nie kuplowaliśmy, to Tadek mówi do mnie, no, ale wątróbkę to lubisz. A ja wiesz, mówię, tak, pewnie lubię, wiesz, no nie chciałam od początku współpracy już tam wydziwiać i wybrzydzać. Mówię, tak, pewnie lubię wątróbkę. No i pamiętam, jak pierwszy tydzień diety dostałam wątróbkę chyba 2 razy w tygodniu czy 3, to zalewałam ją keczupem i jadłam zamkniętymi oczami. No ale tak się rozpoczęły te nasze wychodzenia z anemii. Oczywiście do tego doszła suplementacja żelazem, no bo nie dałoby się wyjść z poziomu ferytyny 7 samą wątróbką 2 razy w tygodniu. Dość mocna suplementacja żelazem na receptę i to wychodzenie trochę trwało. No ale wracając do kaloryki, teraz jestem na takim typowym high carbie, niskie tłuszcze, wiadomo powyżej grama na kilogram masy ciała tych tłuszczy jest, ale tych węgli jest tak no sporo. Jem 4 duże posiłki i w trakcie treningów spożywam 100 gramów węglowodanów na godzinę wysiłku w tych takich jednostkach. A ile jest godzin? Wiesz co, godzin treningowych mniej więcej w tygodniu mam około 30. Nie na wszystkich jednostkach jem tak dużo, bo to się tyczy tylko jednostek powyżej 1,5–2 godzin. Nie? Wiadomo, pijesz normalnie węglowodany, czy pijesz jakieś szejki? Wiesz co, jem żele i piję również w izotoniku. Nie? Żele, żelki, właśnie jakieś takie Haribo, żele też takie energetyczne, no i wiadomo izotoniki. No i do tego oprócz tego jem też 4 posiłki dziennie, gdzie kaloryka mniej więcej teraz to jest takie 3000–3500 podstawy, no i plus to, co zjadam na treningu, nie? Tak szacunkowo pokazuje mi zegarek, wiadomo, ten zegarek nie pokazuje tego jakoś świetnie, ale mniej więcej około tam 4000 spalamy. Teraz jesteśmy na delikatnym deficycie, pomimo tego, że jesteśmy na deficycie kalorycznym, no to dalej jem to około 3000, ponad 3000 razem z treningowymi, bo przepalam 4, no to ten deficyt jest taki trochę przyjemniejszy niż ten deficyt, który był w bikini fitness, no ale tego treningu faktycznie jest dużo. Jeżeli chodzi o
Na przykład z ciekawostek jeszcze te ładowanie, które przeprowadzamy na przykład przed wyścigami, no to takie ładowanie u nas trwa 2 dni plus dzień wyścigowy. No i wtedy spożywam około, Tadek to obliczał, chyba około 12 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała, chyba tak? Mhm. Chyba nie tak. więcej. Chyba Nie? więcej. Chyba Czekaj, więcej. czekaj. Bo on tam Czekaj, no policzył, że muszę chyba zapytać. Dobra, teraz nie chcę skłamać, bo on o tym się 1200 dowiadał. węgli chyba wychodziło, on tam policzył, czy Tak? tysiąc coś. No, możliwe. No, tak. No, Wrzucał teraz na nie chcę skłamać. story. Ale Znowu było dużo, naprawdę dużo. naprawdę I jeszcze w sporo. ogóle Tadeusz przyjechał do nas, tam był z nami w Kolmar. I Tadek mówi, to ja będę ci robił posiłki, nie? Jak ja zobaczyłam, jak on robi posiłki, nie? To po prostu to były takie michy. I nie dość, że dostawałam taką michę, potem już dostawałam na przykład 2 pajdy z masłem orzechowym. I no, strasznie dużo było tego jedzenia na tym ładowaniu, ale no, ultra to jest, tak jak mówię, jedzenie to jest 4. dyscyplina triatlonu i jeść trzeba niesamowicie dużo. No, ale wracając do ekipy, bo tak się o tym Tadeuszu rozgadaliśmy, bo on jest naprawdę taki, kurczę, no naprawdę to super mi pomaga. Jest też Rafał Mazur z Dnia Skiniowca, którego pewnie kojarzycie z mediów społecznościowych. On jest... Wyobrażasz sobie w ogóle, jakby Rafał jakby słuchał tego materiału, jakbyś powiedziała do niego trener mentalny, bo on nie jest słodko, No, wiesz, on nie głaska. Wyobrażasz sobie, jakby się poczuł, tak jakby dostał takiego w głowę. No nie wiem, wiesz co, kurde. No nie, no on też jest bardzo bliską, wiesz, mi osobą. No ale raczej nie nazywa się na pewno, wiesz, trenerem mentalnym, motywatorem, No, wiesz. no wiem, o co chodzi, no. Wiesz, o co Trochę chodzi? To tak. nie jest takie chyba w jego wykonaniu. Bo on jest bardzo, wiesz, on ma też niesamowitą wiedzę i potrafi jako chyba jedna z licznych osób też specjalizuje się i potrafi przeprowadzić tą hipnozę chociażby, tak? I naprawdę pracujemy na takich, kurczę, wydaje mi się, naprawdę porządnych metodach i chciałabym też. Nie chciałabym też, wiesz, nikogo innego obrazić, ale Rafał jest naprawdę bardzo. Jest po prostu topką. Tak to. No, jest. Także jest on, który, wyobraź sobie, że Rafał, to było tak niesamowite, jak ja się o tym dowiedziałam, do samego mojego wydarzenia szykował się nie tylko pod względem pomocy mi mentalnej, ale również przez kilka tygodni, czy kilkanaście tygodni nawet, przygotowywał się do tych zawodów biegowo. Słyszałem, Bo widziałem jak bieg, tak, widziałem. Tak, bo była, bo dostała, bo w ultra jest tak, że podczas etapu biegowego od czasu do czasu mogą na trasę biegową też wybiec osoby z twojego supportu. Nie mogą być, wiesz, non-stop, ale od czasu do czasu mogą cię wspierać. No i Rafał wiedział o tym, że będzie mógł biegać od czasu do czasu na tą trasę i on stwierdził, że on będzie się też przygotowywał do tego, żeby on mógł równocześnie, wiesz, gadać ze mną i biec obok mnie. I zobacz, jakie to jest niesamowite poświęcenie, że gość, wiesz, kilkanaście tygodni poświęca na coś, żeby przyszykować się, żeby pomóc komuś spełnić jego jakieś popierdolone marzenie, nie? No w Ale to ogóle... jest właśnie znowu high performance. Ktoś, kto chce czegoś nowego, wiesz, czegoś, czego nie doświadczył. Takiego, wiesz, boostu adrenaliny, takiego, wiesz, wyrzutu. Tak. Także powiem ci, no to też kolejny niesamowity po prostu gość, który stanął na mojej drodze. No dalej kogo tam mamy. Miałam też, wiesz, terapeuci? Takiego... Jeszcze raz? Fizjoterapeuci? Fizjoterapeuty nie miałam, bo fizjoterapeutów, wiesz co, moja masażyści? Moja fizjoterapeutka jest w ciąży i nie mogła do niej pojechać, ale chętnie by pojechała. Natomiast tam byli fizjoterapeuci i masażyści zapewnieni przez organizatorów imprezy. Także my mieliśmy nielimitowany dostęp do fizjoterapii, do masaży podczas, przed i po wyścigu, także zajebiście i oczywiście bezpłatnie. Także to była super sprawa. I co? Był też z nami Kamil, który prowadził moje social media, no bo jakby ja zazwyczaj w ogóle prowadzę swoje social media sama, totalnie lubię to robić sama, chcę to robić sama, w sensie chcę być też z ludźmi w kontakcie, odpisywać, wiesz, na wiadomości im ja, korespondować z nimi i tak dalej, prowadzić tam stories. Natomiast tam był ze mną właśnie Kamil, który zajmował się social mediami, relacjami dla wszystkich i tak dalej. I była jego partnerka, która pomagała trochę w opiece nad Sarką, kiedy Jacek tam latał, wiesz, z bidonami. Dodatkowo była jedna, jedyna osoba z nami, Janisz, która zajmowała się kwestią rowerową, był serwisantem i bikefitterem. I ona była jedną, jedyną osobą doświadczoną w ogóle w ultra, bo to jest osoba z ekipy Roberta Karasia. Właśnie I ona... chciałem wspomnieć, że on chyba był u Roberta też. Tak.
I wyobraź sobie, że to była jedna na 10 osób, jakby osoba, która już coś takiego przeżyła, a cała reszta robiła to, wiesz, pierwszy raz w życiu, nie? Więc tak, wiesz, on był taką naprawdę, jak przychodziły jakieś cięższe chwile albo pytania, no to kierowaliśmy się do niego i fajnie, że chociaż ta jedna osoba doświadczona była. Była też jego żona, która jest triatlonistką, która też ze mną tam podbiegiwała, pomagała i też była nieocenioną pomocą. Spontanicznie przyleciała też jedna moja przyjaciółka, Ania. Także no powiem ci szczerze, ta ekipa naprawdę była duża, fajna i w ogóle ci wszyscy ludzie, to jest śmieszne, oni się wcześniej w większości nie znali. Oni się poznali tam, na takim, wiesz, to był taki nasz kamp. Myśmy mieszkali w jednej chacie, mieliśmy kampera, mieliśmy dom, mieliśmy wszystko, mieszkali w jednej chacie. To był taki jakiś normalnie obóz zorganizowany. I oni się dopiero tam poznali. I oni, jak oni w ogóle na wysokim poziomie ze sobą funkcjonowali, jak oni byli zgrani, jak wszystko, jak maszyna jakaś szła. Więc no niesamowicie, że wiesz, tak naprawdę obcy ludzie dla siebie nagle potrafią się tak zorganizować. To jest szok, prawda, że potrafią no. takie osoby, ale to też pokazuje, że są to osoby mimo nie mającego doświadczenia w tej danej dziedzinie, to i tak są niesamowicie doświadczone ogólnie w swoich i nie mijają się, wiesz, pomiędzy siebie. Ty robisz to, ja robię to, wszyscy sobie ufamy, bo inaczej to nie pójdzie. Inny sposób to nie pójdzie. Głównie Alicja jest mamą. Wprost mówiąc, bo wielokrotnie wspominasz, że nie pojedziesz na obóz, nie, który będzie dłuższy niż jakiś tam czas, czyli dla ciebie najważniejsza jest rodzina, córeczka. I tak, zdecydowanie. Właśnie fajnie też pokazujesz, że ona od najmłodszych lat również odnosi niesamowite sukcesy w swoim sporcie. Mogłabyś to rozwinąć? Tak, wiesz co, Sara ma aktualnie 7 lat. No i jakby... Wiesz, od samego początku chcieliśmy, żeby wybrała swoją sportową drogę jakby sama. Więc od tak naprawdę chyba drugiego czy trzeciego roku życia zapisaliśmy ją na mega dużo różnych sportowych zajęć. Oczywiście nie w wariancie codziennie, tylko tam, wiesz, w poniedziałek na przykład balet, we wtorek piłka nożna, w środę, wiesz, i jakby przez około rok, półtorej testowała sobie jakieś tam wszystkie, wiesz, zabawy, gry, sporty, może nawet 2 lata to wszystko trwało. I tak sobie wybierała, że to spoko, że to nie spoko, że to wiesz, i jakby, ale przy tym wszystkim ogólnie fajnie funkcjonowało to ogólnorozwojowo, no bo miała różne tam, wiesz, takie zajęcia. Oczywiście to wszystko poprzez zabawę, ale już można było gdzieś tam, wiesz, widzieć na tle innych dzieci, czy jest tam jakaś, wiesz, smykałka, czy poczuła to coś, czy jest tam predyspozycja jakaś i tak dalej. Wszystkie takie taneczne aspekty odpadły od razu. Okazało się, że ona tak nie najlepiej się w tym czuje. I powiem ci szczerze, że po tych kilku latach zostały 2. Zostało pływanie, które jest, wiesz, głęboko u mnie w sercu. Czyli genetyka. Tak, i został tenis, który gdzieś tam w zasadzie na samym końcu doszedł do tych wszystkich naszych możliwości. I tak się przez kilka lat, 2 dokładnie, miotały się pomiędzy trochę pływania, trochę tenisa, trochę pływania, trochę tenisa i łączyliśmy to naprzemiennie. Aż w końcu ona tak już samodzielnie zadecydowała rok temu, że to pływanie spoko, ale jednak najbardziej ten tenis. Widzisz, to całe wszystko, to wykluwanie się tej pasji, tego ostatecznego kierunku trwało kilka lat i wydaje mi się, że fajnie, fajnie zafunkcjonowało, że ona sobie to tak ostatecznie wybrała sama. Moje serce trochę krwawi. Ale chciałbym ciebie tutaj zapytać, czy ona ma dostęp do social mediów ogólnie? Wiesz co, ja założyłam jej Instagram 2-3 miesiące temu, ale prowadzę go ja. Ale nie, poczekaj, bo za chwilkę, bo ja tutaj może źle troszeczkę skonstruowałem pytanie. Ona ogląda takie rzeczy jak na przykład sport, prawda, wydarzenia i tak dalej. Ma coś. Właśnie o to mi chodzi. Czasu na tenis, nie? Także właśnie o to mi chodzi, czy osoba może Igi Świątek, prawda, tak ją zainspirowała, bo zobaczyła jak ona jest, wiesz, ostatnio na topie i tutaj może właśnie temu poszła w to, bo... Wiesz, też jakby u nas cały czas w domu leci sport, nie? Jakby o tym mówię, właśnie. Cały czas rozmawiamy o sporcie, ale nie tylko wiesz o triatlonie i o tenisie, o wielu różnych innych sportach. Tu na Eurosporcie leci tu kolarstwo, tu tenis, tu piłka nożna. I wiesz, zawsze jak jest ten tenis, to widzę u niej ten błysk w oku, ale też
No kurczę, i Jacek mój też, wiesz, uprawia tego tenisa, więc też fajnie czerpać inspirację od taty. I jakby wydaje mi się, że to siedzi u nas. Ten sport jest, wiesz, no otacza nas na okrągło i cały czas i wszystko jest związane z tym sportem. I ona też jest bardzo mocno w niego zaangażowana. Jeżeli chodzi o social media, to ona raczej nie. Jeszcze myślę, że to jest za Nie, wcześnie. to w ogóle nie było to. Chodziło mi właśnie o to, czy ten tenis właśnie skąd się może Tak, to tak, tak, tak. serduszko brać, wiesz o co To chodzi. Nie, nie, nie chodzi mi o to, że wiesz, że ona od 6 roku życia jestem top influencerką, wiesz. nie, ale wiesz co, ja na przykład wiem dzisiaj, jak ważne jest budowanie marki Oczywiście, osobistej i uważam, oczywiście. że to jest bardzo ważne i wśród profesjonalnych sportowców, i wśród sportowców amatorów, i wśród nawet nie sportowców, tylko osób posiadających własny biznes. Marka osobista po prostu to jest numer Tak. jeden. Trzeba to robić. I fajnie, że sportowcy coraz bardziej już widzą, że trzeba to robić, bo skoro robią, to znaczy, że faktycznie to przynosi dobre skutki. Więc ja postanowiłam 2 miesiące temu, mniej więcej 3 miesiące temu, założyć Instagram i prowadzę go totalnie, wiesz, prowadzę go ja, ale mówię, będzie miała w przyszłości dziewczyna, jeżeli oczywiście będzie chciała kontynuować to, co robi teraz, będzie miała już jakieś tam, wiesz, zaplecze i jakby Podaj chciała. mi proszę jej nick, żebyśmy od razu rozpromowali troszeczkę, a czemu nie? Wiesz co, Sara Bazan tenis, coś takiego Sara? u mnie na profilu sobie od razu, jak Okej. zaklikacie profil, to mamy ostatnie wspólne rolki, to od razu tam będzie możliwość, żeby zajrzeć do niej, będę bardzo wdzięczna. Staram się tam wrzucać Tenis jej właśnie. Sara Bazan. Tak. Okej, Tak. już pokazujemy, żebyście mogli od razu, bo czemu nie? Czemu nie popromować od najmłodszych lat? O, pyk. Bardzo dziękuję. Obserwujemy. O, Wspieramy bardzo młode dziękuję. gwiazdy. Tak, tutaj jest profil Sary, ja tam staram się pokazywać jej treningi, tutaj właśnie większość treningów na Majorce. Realizujemy już od roku pierwsze, Ty no, wiesz, sporo ma turnieje. wyświetleń. No, powiem ci, fajnie się to kręci. Weź mnie też tak porozwijaj trochę. Nie, no wiesz, tak dziękuję, już wiesz, serio, bardzo serio. oglądam. Naprawdę fajnie, że to robicie, bo tak jak mówisz, sponsor, czy prędzej, czy później, powiem to wprost, bo wiele osób myśli, Sara może być kiedyś idealnym sportowcem, a może nie być idealnym sportowcem, ale może mieć tak rozwinięte social media, może mieć taką główkę i taki pomysł na siebie, że sponsor będzie miał to w nosie, czy ona będzie miała mistrza świata, czy nie. Niestety, ale takie są dzisiejsze realia. I czas się. Zabiją nas za to, ale tak jest. Nie, nie zabiją, tylko powiedzą, że tak jest. Może ktoś się obudzi i ja właśnie chcę zobaczyć więcej osób na social mediach. Chcę zobaczyć mistrzów, chcę zobaczyć, wiesz, lekkoatletów, chcę zobaczyć trójboistów, chcę zobaczyć wszystkich, co robią taką zajebistą robotę, wprost mówiąc. Ja chcę zobaczyć to od kuchni. Ja chcę zobaczyć was od kuchni. Chcę zobaczyć, jak jecie, co robicie poza, bo to jest zajebiste. Ludzie chcą was poznać. Taki Tak. lifestyle. Ja też właśnie nie byłam w podcaście Bieganie.pl i o tym opowiadałam, że jakby sportowcy bardzo często pokazują, jakie są sukcesy, wszystko super, a później z kontuzją i nagle znikają na 3 miesiące, nie? Bo oni mówią, a co ja mam pokazywać? No jak to, co masz Ciebie. Pokazywać? No właśnie pokazuj to, co się dzieje, to, że kontuzja, to, że teraz trzeba zrobić to, dokonać takich zmian, wziąć rehabilitację, jakby pokazać, jak jesz teraz, co robisz, co suplementujesz, jak się rozwijasz, jak Dokładnie. idziesz w kierunku tej rehabilitacji, jaki to jest proces, wiesz, to też są super ekstra fajne rzeczy, które można pokazywać, nie? Więc ja też staram się w każdym moim momencie być w tych mediach społecznościowych, pokazywać to wszystko, jakby budować to cały czas, a nie tylko, wiesz, w momentach, jak jest super i ekstra, bo w większości momentów nie jest w ogóle super i ekstra, Nie. nie? Nie, dostajesz czasami w łeb. Są momenty, że rodzina po prostu cię. No wiesz, są złe momenty rodzinne, są gorsze momenty w domu, są momenty życiowe, gdzie masz wypadek samochodowy, przypadkiem walnąłeś w słup, bo cofałeś, bo myślałeś właśnie o tym, jak cię Mazur przed chwilą zahipnotyzował i nie miałeś tego w głowie, wprost mówiąc. No ale tak jest. Mam do ciebie ostatnie pytanie, ale takie mega, mega pytanie. No dawaj. Masz niesamowite pomysły. Co teraz? MMA? Nigdy nie mów nigdy. Ja nie mówię, temu wiesz. Nie mówię, że nie pojawisz się w fejmie. Zobacz, Karaś wyszedł i. Wiesz co, nie mówię nie. Na razie nie otrzymałam z fejmu samego takiej propozycji, ale wiesz, Ale jakby. powiedziałeś fejmu samego, ale. No, jakby wiesz, jakieś tam kiedyś propozycje były, teraz już nie chcę tu przywoływać nazw, nie pamiętam co to Nie, nie, dokładnie. nie mówmy, nie mówmy spokojnie. Jak ktoś będzie chciał, to wiecie, gdzie się odzywać, wiecie, gdzie milion wyłożyć.
Nie, no może luz. Wiesz co, aktualnie jestem w przygotowaniach do pełnego dystansu Ironmana, czyli robię trochę wszystko od dupy strony, jak to zawsze u mnie bywa. Najpierw zrobiłam podwójnego, a teraz sobie zrobię pojedynczego Ironmana i na razie robię to, ale totalnie się w ogóle nie zamykam na jakieś inne rzeczy, na nowe rzeczy. Teraz robię triatlon, może zaraz będę robić triatlon, może będę robić triatlon jeszcze 10 lat, a może za 2 lata skoczy mi coś zupełnie innego do głowy i będę na przykład tylko jeździć na rowerze, albo tylko biegać, albo w ogóle pójdę w zupełnie inną dyscyplinę. Jakby jestem pewna jednego, jestem pewna tego, że na pewno będę w sporcie, bo bez tego żyć nie mogę, a jak będzie się ta droga toczyła, to jakby niech się toczy. No. Gdy Robert osiągnął ten fenomenalny wynik, prawda? Pobił po prostu wszystkich ludzi. Większość powiedziała, znaczy pobił większość ludzi, pobił to, co w większości wydawało się, że jest nie do zrobienia. Niejednokrotnie były z nim wywiady i tak dalej. Jeżeli chcecie, również na kanale Olimpu macie fenomenalny wywiad, w którym opowiada o tym, jak z Agnieszką i tak dalej rozmawiali, jak miał łzy, jak płakał, jak myślał, że nie da rady, a i tak to pobił. I to będzie moje ostatnie pytanie, już obiecuję, to będzie ostatnie. Ludzie zarzucali mu, że osiągnął coś, co każdy może niby osiągnąć, no bo sobie stworzył własną dyscyplinę. Stworzył sobie, wiesz, własną dyscyplinę, ilościokrotny Ironman, prawda? Mamy 10-krotny, 20-krotny. Czy sądzisz, że... Ja wiem, jak powiesz to jako sportowiec, ale czy sądzisz, że właśnie to jest tworzenie własnej dyscypliny, czy to jest bicie czegoś? Dla mnie to jest po prostu bicie czegoś, co ludzki organizm, ludzka głowa przede wszystkim nie jest w stanie osiągnąć. Co ty o tym sądzisz? Podejściu takim, wiesz, na zasadzie, a stworzył sobie własną dyscyplinę. Czy wiesz co, jakby ja polecam tym wszystkim takim osobom, które komentują z poziomu kanapy, że coś jest super łatwe, że gdzieś nie ma konkurencji i dlatego ktoś wygrał, bo gdzieś kogoś nie było, żeby wstali z tej kanapy i spróbowali to zrobić. Bo jakby ja rozumiem, że ultra triatlon na dystansie 10-krotnego Ironmana to nie jest dyscyplina, w której startuje 5000 osób na zawodach, ale jest to dyscyplina gdzieś tam niszowa, ultra, dla ludzi, którzy mają faktycznie predyspozycję do dystansów ultra. I mimo wszystko, oczywiście to są dystanse, które się pokonuje w niskiej intensywności, ale pokonuje się je niesamowicie długo. I to jest naprawdę duża praca. Dużą pracę trzeba wykonać przed, dużą pracę trzeba wykonać w trakcie i po również. Także no ja proponuję tym wszystkim ludziom wstać i spróbować zrobić 1/10 tego albo 1/20 tego, czego dokonał chociażby Robert Karaś, nie? Także no wiesz, jak jest. Łatwo jest. Również ty. Jeszcze raz. Co dokonałaś również ty. I tutaj chciałbym powiedzieć i podziękować tobie, między innymi, osobom, które biją właśnie rekordy, biją rzeczy, których my, zwykli ludzie, bo mogę tak nazwać się, no ja jestem też sportowcem, ale ja po prostu nie byłbym w stanie tego zrobić i myślę, że to, że wy pokonacie tak duży dystans, inspiruje wiele osób, wiesz do czego nawet, żeby pokonać dystans 10 tysięcy kroków dziennie. Ale wiesz, ile ja mam wiadomości właśnie o tym, że kurde, Ala, po twoim wyścigu wstałam i poszłam się przebiec 3 kilometry. Wiesz, i o to chodzi, nie? Tak. O to chodzi, bo jakby jest tak dużo hejterów i tak dużo tych osób, które to negują, ale wiesz, ile osób właśnie dzięki być może takim wyzwaniom się zainspirowało do pracy, do wiesz, nawet moja lekarka mówi, pojechałam na rowerze sobie tutaj po lesie, nie? No kurde, to są takie rzeczy, że mówisz, ale super, no naprawdę inspiracja do ruchu. Ja nie mówię, że każdy ma robić ultra. Ja mówię, że każdy niech próbuje nowych rzeczy, niech będzie w aktywności fizycznej, bo to jest niesamowicie ważne. Właśnie o tym mówię, że nawet jeżeli zmusicie to jest złe słowo. No na początku może się trzeba troszeczkę, wiesz. No, tak, ale nawet jeżeli wasza osoba zainspiruje jedną osobę, która naprawdę ma problemy, możliwe, że nawet zdrowotne i ona z tego wyjdzie dzięki aktywności fizycznej, to powinna wam dziękować i myślę, że to dla was jest również niesamowite wyróżnienie, nawet na czasami równi bicia rekordu. Także ja osobiście bardzo wam, tobie dziękuję za to, że pokonujecie słabości, które my mamy i pokazujecie, że
My też. Nasz web. My też mamy. No, No, wy także też fajnie. macie. I właśnie to jest zajebisty wywiad, wiesz czemu? Bo pokazałaś, że dostałaś w dupę, że nie byłaś we wszystkim najlepsza, ale i tak się podniosłaś i że jesteś gdzieś, gdzie no, wiele osób chciałoby być i mam nadzieję, że dzięki temu wywiadowi może komuś się uda tam dojść. Moim dzisiejszym gościem była, ponownie przypomnę, Alicja Pyszka-Bazan. Dziękuję ci bardzo za twój czas. Dziękuję za wywiad, dziękuję za wysłuchanie i trzymam kciuki za sportowy progres. Zdrówka.